Jest 13 października 1884 roku. Świat radykalnie zubożony duchowo, po epoce oświecenia, targany jest niepokojem materialistycznych ideologii. Na fundamencie rozkładającego społeczeństwa kapitalizmu napędzonego przez rewolucję przemysłową rodzi się równie bezbożny marksizm. Mijają kolejne lata od upadku państwa kościelnego. Kościół stojący pośrodku coraz silniejszych antyklerykalnych nastrojów wydaje się utrzymywać swoją dotychczasową potęgę i autorytet ostatkiem sił. Mimo i tak powszechnie niesprzyjającej już sytuacji, w powietrzu stale wisi jakaś niewyraźna groźba, która ziści się w przeciągu najbliższych dziesięcioleci. Papież Leon XIII ma już 74 lata. Trwa siódmy rok jego pontyfikatu. Sędziwy człowiek wielkiej wiary, nadzwyczaj oddany nabożeństwu do Bogu Rodzicy, nie traci nadziei na odbudowanie potęgi Kościoła, o którą niestrudzenie walczy. Tego dnia z niezmienną pobożnością odprawił mszę świętą w swojej prywatnej kaplicy watykańskiej. Po jej zakończeniu, wbrew codziennym zwyczajom, zatrzymał się u stóp ołtarza. W obecności kilku kardynałów i pracowników Watykanu stanął jak wryty, a jego twarz pobladła. Po niecałych 10 minutach wrócił do normalnego stanu i prędko udał się do swojego biura z jakimś tajemniczym zamiarem. Zapytany później, co się stało, udzielił odpowiedzi, której nikt się nie spodziewał. Oto, stojąc przy ołtarzu, doznał przerażającej wizji. Zrelacjonował, że był świadkiem rozmowy dwóch osób, z których jedna miała głos przyjemny i łagodny, a druga szorstki. Dialog ten prowadził Chrystus z szatanem. Gardłowym, pełnym złości głosem szatan przechwalał się, mówiąc: „Mogę zniszczyć twój kościół”. Na to pewnym i łagodnym głosem odpowiedział Zbawiciel: „Potrafisz, więc próbuj”. Wobec tego szatan zażądał dla siebie więcej czasu i władzy, by móc osiągnąć swój cel. Zapytany, ile czasu i władzy mu potrzeba, odpowiedział: „Potrzebuję od 75 do 100 lat i większej władzy nad tymi, którzy mi służą”. Pan Jezus, obiecawszy mu to, o co prosił, zapytał, które stulecie wybiera. Na to szatan odparł: „To nadchodzące”, czyli wiek XX. Chrystus zakończył dialog, mówiąc: „Próbuj, jeśli potrafisz”. Po tym wydarzeniu papież, udawszy się do swojego biura, ułożył znaną dziś modlitwę do świętego Michała Archanioła, wodza zastępów niebieskich, szczególnego wspomożyciela w walce z demonami. Polecił, aby modlitwa ta, wraz z kilkoma innymi, odmawiana była przez kapłana i wiernych na zakończenie każdej mszy cichej, czyli liturgii w formie najmniej uroczystej, wraz ze zmianami, jakie przyniósł Sobór Watykański II, zlikwidowano mszę cichą, przez co naturalnie zanikła także praktyka odmawiania modlitwy Leona XIII. Dopiero na przestrzeni ostatnich lat ów zwyczaj zaczął na nowo zyskiwać popularność, a kapłani coraz chętniej podejmują się wzywania opieki świętego Michała Archanioła po każdej odprawionej liturgii. Choć powyższa historia jest tylko prostym podaniem, opisem prywatnego doświadczenia świątobliwego papieża i przez wielu mogłaby być zignorowana czy wyśmiana, nie sposób nie dostrzec, że w istocie wiek XX był kluczowy dla Kościoła i jego dzisiejszej kondycji. Kościół przechodził już liczne kryzysy, ale po raz pierwszy w historii mierzymy się z sytuacją, gdy destrukcja wiary odbywa się za sprawą tych, którzy powinni jej strzec, i jednocześnie nie dzieje się to na poziomie otwartego wyznawania błędnych doktryn, a na poziomie wprowadzania złych zwyczajów, praktyk, przepisów, modlitw i sposobów pojmowania wiary przy pozornym zachowywaniu doktryny objawionej. To, co 100, 500, a nawet 2000 lat temu zostałoby przez Kościół z bezwzględną surowością potępione, dziś stało się normą, podaną do praktykowania ogółowi wiernych.
narody sekularyzowały się niemal zupełnie. Wiara objawiona, jeśli jest gdzieś obecna, to w większym stopniu traktuje się ją jako przejaw kultury danej społeczności, niby pogańskie wierzenia stworzone na potrzeby ludzi, niżeli faktycznie wiarę objawioną. Tym spoganiałym dziś narodom nie ma kto zanieść prawdziwej wiary, bo i Kościół uległ temu samemu duchowi. Jak napisał biskup Athanasius Schneider za świętym Bazylim, ambicja ludzi, którzy nie mają bojaźni Bożej, wchodzi na wysokie stanowiska w Kościele, a wywyższony urząd jest uznawany jako nagroda za bezbożność. Rezultat jest taki, że im gorzej człowiek bluźni, tym bardziej jest uznawany za osobę godną do objęcia urzędu biskupa. Duchowni sprawujący władzę boją się przemawiać, ponieważ ci z nich, którzy osiągnęli władzę dzięki ludzkim interesom, są niewolnikami tych, którym zawdzięczają swój awans. Kościół wystawia się dziś na nieufność i wzgardę ze strony świata, wewnętrznie się deprawując. Księża winni bywają najbardziej obrzydliwych przestępstw. Posługują bez nadprzyrodzonego powołania. Szukają w kapłaństwie pieniędzy i wygody. Uciskają ubogich, żądając opłat za święte sakramenty. Prowadzą katechezę i głoszą kazania, nie mając wiary. To, co najświętsze, jest plugawione. Rzeczywista obecność Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie to tylko suchy, baśniowy artykuł wiary. Święte obrzędy to tanie przedstawienie, a godność kapłańska to już przeżytek. Głosem Ducha Świętego nazywa się dziś głos, który podpowiada, jak rozebrać potężną, mistyczną budowlę wiary katolickiej zbudowaną rękoma naszych przodków. Czy przypadkiem jest, że właśnie w 75 lat po wizji Leona XIII, po upływie tylu lat, ile zażyczył sobie szatan, papież Jan XXIII oficjalnie powiadomił kardynałów rzymskich o swojej decyzji zwołania Soboru Powszechnego, który stał się kulminacyjnym punktem, od jakiego destrukcja wiary radykalnie nabrała pędu? Być może tak. Niezależnie od tego, każdy człowiek dobrej woli musi dostrzec, że z Kościołem od ostatniego stulecia dzieje się coś bardzo złego. Wbrew nadziejom na wielkie odnowienie, które miało nadejść wraz z reformą soborową, a które to nadzieje nadal naiwnie tlą się w niejednym umyśle, doświadczamy dziś tylko upadku wiary, świętości i godności chrześcijańskiej. Nie potrzeba więc przypominać wizji papieża Leona XIII, by zdać sobie sprawę z ogromnej potrzeby pomocy z nieba. O tę pomoc trzeba dziś zabiegać szczególnie u świętego Michała Archanioła, którego święto dzisiaj obchodzimy. Dzieło, jakie w ostatnich wiekach rozpoczął papież Leon XIII, dziś katolicy muszą podjąć ze zdwojoną siłą. Nadal zbyt słabo zdajemy sobie sprawę z mocy świętego Michała Archanioła, która nie jest bynajmniej pobożnym życzeniem opartym na sile symbolu, a faktem, z którego Kościół od samego początku swojego istnienia doskonale zdawał sobie sprawę i fakt ten wykorzystywał w swoim posłannictwie. Starotestamentalny prorok Daniel nazwał świętego Michała Archanioła najprzedniejszym z książąt i księciem Żydów, tym samym wskazując na niego jako na szczególnego opiekuna, jakby anioła stróża narodu wybranego. Dziś jedynymi spadkobiercami narodu wybranego jesteśmy my, katolicy. Ten wielki przywilej i obowiązek wynika z faktu, że miejsce synagogi zajął Kościół katolicki i apostolski. Przymierze Starego Testamentu ustąpiło miejsca przymierzu Nowego Testamentu, na fundamencie którego powstał nasz Kościół. Tym samym opieka świętego Michała Archanioła z narodu wybranego przeszła na wszystkich członków Kościoła katolickiego. Zgodnie z tradycją wierzymy, że święty Michał będzie miał wielką rolę do odegrania w pokonaniu Antychrysta u końca czasów. Wiara ta jest, jak podaje ksiądz Skarga, wyznawana przez kapłana i wiernych w każdej tradycyjnej mszy świętej, gdzie kapłan, podchodząc do ołtarza, wyznaje swe grzechy przed Bogiem Wszechmogącym, Maryją Panną i świętym Michałem, prosząc zarazem pokornie Najświętszą Pannę i świętego Michała o ich wstawienie się do Pana. Z kolei przy modlitwach w trakcie ofertorium, poświęcając kadzidło, kapłan wypowiada słowa: za pośrednictwem świętego Michała Archanioła, który stoi u prawicy ołtarza i wszystkich wybranych,
Niechaj Bóg raczy pobłogosławić to kadzidło i przyjąć je jako miłą wonność. Święty Archanioł Michał według tradycji jest tym, który pokonał szatana, gdy ten wyrzekł się służby Bogu i pociągnął za sobą 1/3 aniołów do piekła. Również i jego zasługą jest ochronienie zwłok Mojżesza, które szatan chciał sobie bezprawnie przywłaszczyć i wykorzystać je, by podjudzić Izraelitów do oddawania im boskiej czci. Wspomina o tej sytuacji apostoł Juda Tadeusz. Święty Michał jest tym, który wprowadza zbawionych do raju i tym, który na sądzie ostatecznym będzie ważył duszę podług ilości dobrych i złych uczynków, jakich dokonały za życia. Już od pierwszych wieków Archanioł cieszy się tak wielką czcią, że budowano mu liczne kaplice i kościoły, a miejsca z nim związane słynęły wieloma cudami. W dawniejszych czasach wspomnienie świętego Michała Archanioła obchodzono jako uroczystość i święto nakazane. Niektórzy święci odznaczali się szczególnym ku niemu nabożeństwem. Według podań święty Franciszek z Asyżu tak bardzo czcił Michała, że przed dniem 29 września praktykował kilkutygodniowy post. Także i dziś mamy obowiązek dbać o żywotność pobożności wobec świętego Michała Archanioła. Skoro tego nauczyli nas przodkowie żyjący w czasach, gdy Kościół nie miał jeszcze do czynienia z tak głębokimi problemami, to tym bardziej dziś nie wolno nam zapomnieć o osobie świętego Michała Archanioła i jego posłannictwie. Skoro miejsce świętego Michała w niebie jest tak wysokie, a jego główną misją jest bezpośrednia walka przeciwko siłom zła, to z pewnością i dziś chętnie przybędzie na ratunek Kościołowi. Sposobów, by zjednać Kościołowi pomoc świętego, jest kilka. Najbardziej oczywistym i podstawowym jest wspomniana modlitwa papieża Leona XIII. Jeśli jeszcze jej nie znacie lub znacie, ale nie znajduje ona jeszcze stałego miejsca w spisie regularnych modlitw, warto to zmienić. Drugim, mniej znanym sposobem jest koronka do świętego Michała Archanioła i chórów anielskich, zwana koronką anielską. Tę modlitwę odmawiała z wielkim nabożeństwem pewna XVIII-wieczna portugalska karmelitanka, która zmarła w opinii świętości. Treści obydwu modlitw zamieściliśmy w opisie. Pamiętajmy jednak, że teksty modlitw mają być dla nas jedynie pomocą, a święty Michał nie odmówi swojej pomocy nikomu, kto choćby bez ich użytku będzie w pokorze i miłości prosił go o pomoc dla siebie i całego Kościoła.